Witajcie, to już 10 odcinek tygodnika mtbxc.pl. Dzisiejszy odcinek jest nagrywany już drugi raz. Doszła do nas informacja, że w kadrze na Mistrzostwa Świata w maratonie MTB nie znajdzie się wcześniej nominowany Bartek Janowski. Ciężko było uzyskać jakieś uzasadnienie tej decyzji. Jakoś tam się nam udało ustalić, że Bartek został odsunięty od kadry ze względu na łamanie przepisów o imprezach zakazanych. Dla mnie jest to trochę niezrozumiałe, dlatego że nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale zawsze było mówione o tym, że za złamanie tego punktu regulaminu miały być albo kary finansowe, albo kara zawieszenia. Nie widzę powodu, dla którego w związku z tym miałby zawodnik nie być powoływany do kadry. Nawet jeśli jest rozpatrywana sprawa jego zawieszenia, no to na mistrzostwa może pojechać, a potem być zawieszony chyba. Tak mi się wydaje. Żeby moja wypowiedź miała ręce i nogi i była jak najbardziej ugruntowana jakoś merytorycznie i żebym sięgnął do podstaw, i żeby nie było mówione, że jesteśmy niekompetentni i tak dalej, i tak dalej. No to tak naprawdę tematu w sumie nie ma. Nic się tak naprawdę nie stało, no bo mamy godzinę 15:30, jest wtorek, w sobotę są Mistrzostwa Świata, no i oczywiście żadnej oficjalnej kadry do tej chwili na stronie PZKOL-u nie ma ogłoszonej, więc nie ma w ogóle dyskusji, nie ma rozmowy, no nie ma kadry. Super. Super. Taki nieoficjalny news, jeśli chodzi o kadrę, jest na naszej stronie. Tu sobie w niego możecie kliknąć i zobaczyć, kto tam pojedzie, a kto nie pojedzie. No weekend stał głównie pod znakiem wyścigów w Jeleniej Górze, czyli wyścig Maji Włoszczowskiej oraz Bike Marathon w Jeleniej Górze, ale było także wiele innych ciekawych wyścigów. I oczywiście te najważniejsze zebraliśmy do kupy, bo było też kilka narodowych czempionatów. I tak jak zwykle, wszystkie wyniki znajdziecie w artykule. Kliknijcie, przeczytajcie, zobaczcie, co się dzieje. Pamiętajcie, że jeśli startowaliście w jakichś zawodach, niekoniecznie musieliście te zawody wygrać, może po prostu chcecie coś ciekawego o tych zawodach napisać, to wysyłajcie maila na komentarze@mtbxc.pl. Tydzień temu przygotowałem dla Was taką fotorelację, fotostory ze Skandii w Gdańsku. To ta relacja się dosyć fajnie przyjęła, był fajny odzew od Was, podobało Wam się to. Po tym weekendzie pojawi się na pewno nowe fotostory, bo w niedzielę wybieram się na wyścig do Mosiny, organizowany przez Wojtka Gogolewskiego. W Mosinie jeszcze nie miałem okazji startować, więc to będzie dla mnie jakaś taka mała nowość. Trasa tam nie jest jakaś hiper długa, bo 54 czy 55 km. Więc powinno być spoko. No i właśnie z tego wyścigu taka relacja fotostory. Może trochę więcej mi się tym razem uda z trasy zdjęć popstrykać. Zobaczymy, co będzie się działo. Nie chciałbym tego tygodnika kończyć jakimiś negatywnymi znowu przemyśleniami, więc powiemy o tym, że Kasia niewiadoma zdobyła srebrny medal na Igrzyskach Europejskich w Baku. No i cóż, i coraz bliższymi krokami zbliżają się Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim. No to będzie taki dosyć fajny wykładnik formy wszystkich naszych zawodników i zawodniczek. No i w przyszłą sobotę startuje już Tour de France. No myślę, że będzie dosyć zacięty pojedynek między Alberto Contadorem a Chrisem Froomem. Natomiast niewątpliwą przewagą Alberto Contadora jest to, że jak się wywróci i się połamie, to pojedzie dalej, a Chris Froome udowodnił w zeszłym roku, że nie bardzo. Mam nadzieję, że 10 odcinek tygodnika nie zawiódł Was, a najbardziej mam nadzieję, że podobał się moim zagorzałym fanom z Pruszkowa, których serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę pod tym filmikiem, żeby dać suba, bo wujek Google to docenia potem. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje u nas, to śledźcie nas także na Instagramie. Pamiętajcie o naszym hashtagu mtbxc.pl. Chodźcie na nasze www, bo tam zawsze są najświeższe, najciekawsze newsy, także dużo informacji prasowych, które są do nas przesyłane. Możecie tam znaleźć najświeższe wyniki, a także trochę publicystyki. No i odwiedzajcie naszego Facebooka, na którym z Waszą pomocą niedługo pyknie nam 8000 fanów, także dzięki. W tym odcinku to już będzie wszystko, dzięki za uwagę i do zobaczenia za tydzień.